Czterech wybitnych śpiewaków operowych z Ukrainy zaprezentowało magiczne show, w którym to głos grał pierwsze skrzypce. Koncert trwający 2 godziny był prawdziwą podróżą przez różnorodne emocje i gatunki muzyczne. Artyści, nie ograniczając się do sceny, często schodzili do publiczności, porywając widzów do tańca i wspólnej zabawy. Podczas występu słyszeliśmy zarówno wspólne śpiewy w unisono, jak i solowe recitale, które często przekształcały się w humorystyczne scenki i przyjacielskie kłótnie o serca publiczności. Repertuar był niezwykle zróżnicowany. Od klasyki takie jak Cyrulik Sewilski czy O Sole Mio po współczesne utwory jak Pretty Woman i La Bamba. Michajlo Chomenny, laureat międzynarodowych konkursów znany z ról Figaro i Bazylego, zaskoczył swoją wszechstronnością i charyzmą. Jewgeni Prudnik, nie tylko mistrz ekspresyjnego śpiewu, ale także showman i mistrz świata w siłowaniu się na rękę, oczarował publiczność swoim głosem i sceniczną prezencją. Aleksandr Czupylo, ultrawysoki tenor Legero, uczeń wybitnego Placido Domingo oraz Serhii Androszczuk, zasłużony artysta Ukrainy, zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności, wykonując utwory, które na długo pozostaną w pamięci słuchaczy. Muzyków zapowiadała czarująca prezenterka Joanna Janicka-Darol. Koncert Magic Tenors był dowodem na to, że muzyka poważna wcale nie musi być taka poważna. Artyści stworzyli niezapomnianą atmosferę pełną energii, humoru, ale także nastrojowości i romantyzmu. To było prawdziwe muzyczne widowisko, które zachwyciło każdego, kto miał okazję w nim uczestniczyć. Thank you.
One.